Cześć, witam Was w programie Odlotowe Gotowanie. Dzisiaj przygotujemy deser z bananów. Banany, jakie są, każdy wie i każdy widzi, ale w zasadzie jedzenie zwykłego banana może czasem zrobić tak, że jest trochę nudne. Natomiast my dzisiaj spróbujemy zrobić taki deser bananowy, bez gotowania, bardzo szybki, połączyć kilka składników i trochę takich, które są smaczne, i trochę takie, które są zdrowe, i trochę takie, które są może nieoczekiwane. Na przykład do bananów połączymy dzisiaj sok z limonem. No to zaczynamy. Posłuchajcie. Potrzebujemy do naszego bananowego deseru dla całej rodziny około 6 bananów, trochę świeżego miodu. Bardzo ważne, żebyście jedli miód, bo jest bardzo, bardzo zdrowy. A tak nawiasem mówiąc, jakby kiedyś się zaplątała pszczółka w waszym domu, to nie zabijajcie. Zróbcie ją do pudełka i wyrzućcie. Pszczoły są bardzo pożyteczne. Czekoladowy wafelek. To jest właśnie takie drobne łakocie, które dodamy i urozmaicimy naszego banana. 10 listków mięty, ponieważ mięta również dobrze wpływa na trawienie, powoduje to, że deser jest bardzo lekki. Żurawina suszona, to trochę owoców i troszkę borówki amerykańskiej. Jest na czasie, można ją dostać, więc spróbujmy ją wykorzystać do naszego deseru. Słuchajcie, na początku my na nasz deser wykorzystamy tylko 3 banany, zrobimy połowę. Natomiast wy w domu możecie zrobić z całej ilości. Na początku, kochani, odkrawamy ten kawałek banana, jeden i drugi. Nie będzie nam w ogóle potrzebny. Nie będę opowiadał, czy to jest zdrowe, czy nie. W razie nie jedzcie tego. Odkrawamy każdy kawałek i odrzucamy na razie na bok. O, mamy nawet tutaj leży taki na skórki. Trzeba uważać, żeby nie spadła nam skórka z banana, bo jest bardzo śliska i w kuchni nie trudno wypadek. Następnie obieramy banana ze skórki. Tak. Wiecie, że skórkę z banana można wykorzystać również do czyszczenia butów? Spróbujcie kiedyś. Tą wierzchnią stroną wystarczy potrzeć fajnie skórzany but i powiem Wam, będzie się świecił idealnie. I tak przygotowane banany kładziemy na naszą deskę. Jeśli jesteście troszkę za mali, poproście kogoś dorosłego, żeby pomógł Wam przekroić go nożem. Przykrawamy banany na pół wzdłuż, tak żeby powstały nasze połóweczki. O, jeden banan, drugi i już mamy trzeci banan. Proste? Bardzo proste. Przekładamy teraz te banany i układamy na półmisek, talerz duży. Na pewno w domu znajdzie się taki duży talerz, że można było go wykorzystać. Takie różne drobne wypadki, banan jest śliski, to się zdarza. Musicie uważać. Przekładamy banany na półmisek. Teraz czas na kolejną rzecz, taką dosyć nietypową, to nasze łakocie, czyli nasz czekoladowy wafelek. I teraz, żeby można było tym czekoladowym wafelkiem posypać nasze banany, musimy je trochę posiekać. Tym razem musimy użyć noża. Nie będziemy go miażdżyć, bo całe ręce byłyby w czekoladzie. Pokroimy kawałki wafelka na fajne, równe, proste kąty. Nie będziemy go kruszyć. Tak? Jeśli jest czasem za długi wafelek, możemy go przekroić na pół i zrobić z tego więcej kawałeczków. Ja zaraz przekroję troszkę wafelka. Zobaczycie, co zrobimy z nim na naszym finale. Bananów, myślę, że dwa wafelki. Ja użyłem jednego. No i patrzcie, żeby teraz to się wszystko utrzymało, jeden z ważniejszych składników, bardzo zdrowych, to miód. Dobrze by było, gdyby był taki lejący, o, żeby się polało. Ten miód spowoduje, że przykleją nam się wafelki i wszystkie inne dodatki do naszych bananów. Polewamy cienko, możemy sobie robić nitki, możemy sobie robić kółka, no, w zasadzie co chcemy. W każdym razie musimy uważać, żeby nie przedobrzeć z miodem. Jest bardzo słodki, zdrowy, ale w połączeniu z innymi dodatkami może okazać się przykry. I takie polane banany właśnie teraz zaczynamy posypywać naszymi dodatkami. Czyli nasz wafelek. Proszę bardzo. Posypmy wafelkiem, wafelek przyklei się do miodu. Nie będzie nam spadał podczas nakładania i nie będziemy się martwić, że wszystkie wafelki zostaną na talerzu. Właśnie, posypujemy i to tak dosyć solidnie, nie będziemy sobie żałować. Teraz kolejną rzeczą do naszego deseru, który możemy szybko przygotować jeszcze przed jakimś ważnym wydarzeniem, które woła nas mama albo tata, to sok z limony. Pamiętajcie, żeby dobrze zrolować limonkę, dlatego, żeby ona wypuściła bardzo dużo soku. Przekrawamy na pół, użyjemy teraz sitka.
po to, żeby nie wypadły nam pestki ani żadne skórki. Mocno ściskamy i przez sitko wypuszczamy sok na nasze banany. I teraz, kiedy już mamy takie elementy, dodajmy naszej suszonej żurawiny. Suszona żurawina bardzo dobroczynnie wpływa na nasz organizm, więc nie powinniśmy sobie, szczególnie teraz wiosną, odmawiać różnych fajnych rzeczy do przekąsek. Suszona żurawina. No i kupując dzisiaj produkty w sklepie, zauważyłem, że fajne są borówki. Świeży owoc na pewno wzbogaci, pobudzi troszkę smak. Więc obsypujemy nasze banany z wafelkiem, z borówkami. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie kochani, świeża mięta. Świeża mięta nada naszemu daniu super świeżość. Ja użyję około 5 i zaraz zobaczycie, co z tym zrobię. Żeby mięta była bardziej aromatyczna, po prostu weźmiemy i przesiekamy ją. Tak, przekrawamy, składamy listki razem, jak kartki papieru, przekrawamy na pół i drobno siekamy. Jeśli boicie się noża, pamiętajcie, żeby zrobić to z kimś dorosłym. I tak posypamy, posiekamy miętę, posypujemy nasz deser. Prawda, jakie to proste? W zasadzie niewiele wysiłku. No i proszę. I nasz gotowy banan, który jeszcze przed chwilą był tylko w skórce, mamy fajny deser do przekąski, możemy zaprosić wszystkich do nas, całą rodzinę. Myślę, że na pewno będzie udana potrawa. Życzę smacznego.